Samochód Ford Ranger gotowy na łowieckie wyprawy przygotowała firma Rad Motors z Radomia. Sponsorem programu Daszbur jest sklep taniepolowanie.pl, dystrybutor sprzętu marki Pard. Na program Daszbur zaprasza dystrybutor sprzętu dla myśliwych i strzelców, firma Kaliber. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem na nocnym polowaniu. No, zboża wysokie. Cokolwiek zobaczyć w zbożu już jest coraz trudniej. Natomiast na pewno jest to bardzo fajny okres, gdzie bardzo dużo zwierzyny możemy sobie poobserwować w takich sytuacjach, gdzie ona pojawia nam się i znika. Na pewno jest to okres taki, kiedy jest dużo potrzeby naszego bytowania w łowisku, aby pilnować upraw. Dzisiaj jestem na polowaniu sam, jak widzicie, bez mojego operatora postanowiłem wybrać się na nocne polowanie, ale także na dzienny podchód, aby pochodzić sobie za rogaczem, pochodzić, poszukać go gdzieś. W tej chwili objeżdżam sobie pole po to, aby przenieść się w miejsce, gdzie była zasiana kukurydza, aby popatrzeć, zobaczyć, czy może gdzieś tam wychodzą dziki. Zapraszam Was na kolejny odcinek programu łowieckiego Daszbur, w którym to właśnie ja sam zabiorę Was na spacer ze sobą, porozmawiamy, pooglądamy sobie różne rzeczy. Powiem Wam o kolejnych moich wrażeniach związanych z polowaniem właśnie z nową nakładką Pard NV007S, ale powiem Wam też o kilku rzeczach, na które musicie zwrócić uwagę, jeżeli na pewno chcecie ją kupić. Mogą być one ważne dla posiadaczy pewnej broni. Zapraszam, wyruszamy na łowy. Na program zaprasza producent wędzarni elektrycznych, firma Fasanio. Na program zaprasza producent urządzeń termowizyjnych, firma InfiRay. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primus Hunting. Na program zaprasza Państwa dostawca oprogramowania dla kół łowieckich, EPI24. Na program zaprasza Państwa kolba.pl, dystrybutor latarek marki Fenix. Tak jak mówiłem, jestem dzisiaj sam na polowaniu. No i mówiłem, że zboża są wysokie. To już Wam pokazuję, że naprawdę są wysokie. Nic za bardzo tutaj w tym zbożu się nie zobaczy. Oczywiście używając kamery termowizyjnej gdzieś tam w oddaleniu możemy zobaczyć jakąś zwierzynę, ale głównie są to sarny, które przemykają gdzieś tam sobie i można wtedy zauważyć taką sarnę, że wystaje ponad to zboże i coś tam widać. Natomiast na pewno nie jest to jakby to, czego byśmy oczekiwali. Zwłaszcza w tym okresie, kiedy musimy pilnować zasiewów, znaczy zasiewów w tej chwili to już nie zasiewy, tylko musimy pilnować pól, bo za chwileczkę pszenica, za chwileczkę jęczmień, żyto, wszystko już wykłosi się bardzo mocno, no i będzie potrzeba pilnowania tego, no bo jak dziki tam wejdą i będą zgryzały to wszystko, to na pewno będzie kłopot. Oczywiście
mam zawsze ze sobą kamerę termowizyjną, w której sobie mogę obserwować teren. Natomiast, żeby w takim zbożu wysokim coś zobaczyć, to trzeba być albo na górce, albo trzeba być na jakiejś zwyżce, ambony, więc to bardzo dobry pomysł dzisiaj polować też za siatki, nie tylko z podchodu. Z podchodu też fajnie rano na zejście gdzieś w miejsca, gdzie ta zwierzyna się pojawia i na pewno tam warto zaglądać. W nocy kręcić się gdzieś po drogach, po kukurydzy, przy jakichś trzcinach, przy jakichś bajorkach, tam gdzie ta zwierzyna może być. To wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo ważne i fajne. No właśnie, ja poluję z nakładką Parda. Mam dzisiaj ze sobą oczywiście też tą nakładkę. To jest nakładka NV007S. Ciągle ją testuję. Widzieliście w jednym z ostatnich odcinków, jak upolowałem, ustrzeliłem dwa dziki. Widzicie nagrania z tej nakładki, a dzisiaj będę chciał Wam powiedzieć kilka słów właśnie na temat tej nakładki, jeszcze takich do użytkowników pewnego rodzaju broni czeskiej, a także innych rodzajów broni, które mają pewną specyfikę, dlatego że budowa właśnie tej nakładki jest bardzo zwarta i bardzo fajna. Natomiast niestety Wasza broń jest skonstruowana tak, a nie inaczej i użytkowanie pewnych przystawek noktowizyjnych może rodzić pewnego rodzaju problemy. Ale oczywiście są na to różnego rodzaju rozwiązania, więc pogadamy dzisiaj o tym, kiedy się rozjaśni, pokażę Wam, o co chodzi w tym wszystkim i wytłumaczę, czego się spodziewać, ewentualnie podpowiem jakieś rozwiązanie, które może być przydatne. A tymczasem zostało mi do przejechania jeszcze jakieś 200 metrów, zostawię samochód i pójdę na podchód. Oczywiście, jeżeli coś się wydarzy, upoluję cokolwiek, na pewno wezmę kamerę i pokażę Wam, czy udało się coś ustrzelić, upolować, spotkać. Zobaczycie to w moich nagraniach z kamery termo, bo w kamerze tej, którą mam tutaj ze sobą, pewnie będzie to gorzej widać, jak nie ma mojego operatora. No i wolę w czasie podchodu mieć wolne ręce i mieć możliwość podglądania całego terenu, aby właściwie ocenić, czy gdzieś tam jest jakaś zwierzyna. Ruszamy dalej. Powoli zaczyna robić się brzask. Mamy początek czerwca, no i te noce są coraz krótsze. Niestety dzików nie było tam, gdzie spodziewałem się, że miały być. No cóż, tak to czasami bywa. Zrobiłem sobie spacer w koło dużego pola kukurydzy. Obszedłem je dookoła. Wszedłem sobie pod wiatr, zajrzałem w kilka miejsc, ale niestety dzików, które podobno miały tu gdzieś być, nie było. No, w związku z tym przenosimy się w kolejne miejsce, takie, gdzie wydaje mi się, że te dziki będą mogły schodzić. No i zobaczymy już za chwileczkę, czy gdzieś tam nie pojawiają się jakieś rogacze, żeby też im się przyjrzeć. Niestety jest tak, że teraz w maju mogę odstrzelić tylko jednego rogacza, więc będę go na pewno długo szukał. Chyba że święty Hubert mi podarzy i spotkam jakiegoś myłkusa albo szydlarza, tak? No, tak jak mówiłem, w tym okresie właśnie takie rogacze mnie interesują. A jak widzicie za mną, brzask robi się coraz bardziej, więc za chwilkę, pewnie za jakieś pół godziny będzie całkiem jasno. Nic, przejeżdżamy w inne miejsce.
No właśnie, zakończyłem podchód i bardzo żałuję, że nie zabrałem ze sobą kamery. No bo dużo się działo. Działo się naprawdę sporo. Wyszedłem, kiedy było jeszcze ciemno. Jak widzicie, cały czas nowa nakładka jest tutaj w użyciu. Natomiast jedna rzecz, no spotkałem dziki. Najpierw spotkałem lochę. Lochę z młodymi pośród drzew. No i je zostawiłem, ale wiedząc, że gdzieś w pobliżu mogą być kolejne dziki, bo na kukurydzy i tam, gdzie pierwotnie chodziłem, no ich nie spotkałem. Sądziłem, że mogą być z drugiej strony takiego bagna. No i rzeczywiście były. Najpierw z oddali udało mi się nagrać je kamerą termowizyjną. Obejrzałem sobie, że jest tam kilka dzików. Są na zbożu, na ścieżce technologicznej. Widziałem, że tam było przynajmniej 6-7 sztuk. No i musiałem niestety zmienić miejsce, to znaczy wsiąść w samochód i objechać dookoła pewne pole. Objechałem to pole i jak widzicie, przyjechałem sobie w takie odludne troszeczkę miejsce. No i miałem do przejścia około 800, no prawie 900 metrów do tych dzików. No i co? No i kiedy szedłem do tej mojej watahy dzików, znowu zauważyłem dwa inne dziki. No i przymierzyłem się do nich, bo wydawało mi się, że mogą to być właśnie dwa jakieś takie przelatki, trochę większe, może wycinki. Natomiast w kamerze termowizyjnej zauważyłem też jakby małe jakieś ciepłe punkty, które wokół tych dzików były. I to mi od razu dało do myślenia. Kiedy spojrzałem w lunetę przez nasadkę noktowizyjną, popatrzyłem sobie na te dziki, no to one były w zasięgu strzału. No i pewnie gdybym nie miał ze sobą kamery termowizyjnej, a zrobiło się już jasno, to w tym zbożu, w tym takim, nie wiem, rzadkim rzepaku, który tam był, jakieś takie mieszance, pewnie nie zauważyłbym tych małych punkcików i mógłbym pociągnąć za spust. Ale właśnie przez to, że użyłem tej kamery, no, nie strzeliłem, nie odważyłem się, bo po prostu nie byłem pewien, co to za dzik. No i co? No i te dziki poszły sobie w las, no ale ja poszedłem do tych moich dzików, które widziałem wcześniej. Były tam oczywiście jakieś sarny jeszcze. No i kiedy już byłem od tych dzików jakieś 180 metrów, 150 nawet, no niestety zabrechał kozioł. No i te dziki pięknie zawinęły mi się do lasku. No i cóż. I na tym skończyła się przygoda moja, przynajmniej jak do tej pory, z dzikami dzisiejszego poranka. No tak to bywa. Widzicie, już jest bardzo jasno. Ja byłem tam daleko, pod tym lasem. Po drodze tutaj sobie musiałem przejść kawałeczek. No i to wszystko jakby naprawdę bardzo fajny czas. Gdybym nie był wcześniej na tym polu kukurydzy, gdybym tu przyjechał troszkę wcześniej, kiedy było jeszcze ciemno i nie obchodził tamtego miejsca, tylko przyjechał od razu, no to pewnie udałoby mi się te dziki podejść bliżej. A jakbym podszedł je bliżej, no to mogłoby się różne rzeczy ciekawe wydarzyć. No ale jak to bywa na polowaniu, to sami wiecie. Kolejna rzecz, o której chciałem wam powiedzieć, no to jest nakładka właśnie, o której rozmawialiśmy, Parda. Jak widzicie, mam tutaj ją zamontowaną na mojej lunecie Steinera. Tu jest taki uniwersalny montaż, bardzo fajny. Ta szyna, pikatin i inne rzeczy, ale nie o tym chciałem w tej chwili z wami porozmawiać, nie o tym chciałem wam powiedzieć. Natomiast chciałem wam powiedzieć o takiej sytuacji właśnie związanej z montażem i z tym, jak na jakiej broni montujecie właśnie tego typu nasadkę.
słów kilka na temat tego, o czym wcześniej Wam powiedziałem, a więc o nasadce, którą mam tutaj zamontowaną. Nowa nasadka NV007 jest bardzo krótka, ale podobnie jak w modelu tym wcześniejszym NV007A, użytkownicy broni marki CZ albo Brno ZKK mogą mieć pewnego rodzaju problemy. A także inni, którzy mają broń, która ma bardzo długi zamek, a kolejna rzecz, gdzie ten zamek ich otwiera się bardzo wysoko. Tutaj w mojej broni ten zamek otwiera się pod kątem około 60 stopni i uważam, że to jest bardzo optymalne, bo dzięki temu wysuw tego zamka i tutaj wszystko jakby pasuje i nie ma żadnego problemu. Natomiast użytkownicy poprzedniej wersji nakładki, no, wystarczyło, że zamontowali specjalny montaż, który odpowiednio przedłużał jakby tą nakładkę, odsuwał ją bardziej do tyłu, bądź używali innego montażu lunety, który podwyższał ją troszeczkę do góry i wtedy nawet przy standardowym montażu mogli po prostu cofnąć ten zamek i tutaj w tym miejscu nie było żadnego problemu. Natomiast no niestety albo stety, ta nakładka, która jest tutaj w tej chwili, jest bardzo fajna, zgrabna. No i użytkownicy właśnie tej broni mogą mieć pewien problem. Zobaczcie, ich zamek bardzo często otwiera się dużo wyżej, a więc o te kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt stopni, bo otwarcie tamtego zamka to jest około 100 stopni. Prawie, można powiedzieć, 90 nawet stopni można, 90, no 100 stopni ponad. To jest to kąt taki otwarty, nie kąt 90 stopni, tylko ten zamek właśnie w CZ-ce i w Brno otwiera się dużo wyżej i też cofa się go bardzo daleko. I w związku z tym może zajść taka sytuacja, że ta rączka tutaj zamka zahaczy właśnie o tą część, a więc tutaj, gdzie znajduje się bateria. No, być może fajnie byłoby, gdyby powstała na przykład specjalna wersja, która pozwoliłaby odwrócić jak gdyby tutaj, czyli montaż tej baterii, tego całego tutaj, znalazłby się z drugiej strony, nie od strony zamka, tylko od jakby tutaj, można powiedzieć, od lewej strony. I wtedy tutaj pokrętło tej ostrości, które znajduje się oczywiście w tym miejscu, można byłoby przenieść na drugą stronę. Natomiast no tutaj my sobie możemy tylko na razie o tym pomyśleć, pomarzyć. A na dzień dzisiejszy, no niestety, ale będzie potrzebny specjalny montaż, który będzie albo tą nakładkę troszeczkę odsuwał bardziej do tyłu, a w związku z tym, no niestety, potrzebne będzie wtedy z powrotem przedłużka na kolbę, albo wyższy montaż tej lunety, no to, co na pewno wpłynie na celowanie. No i tyle. No, dotychczasowi użytkownicy poprzednich nasadek, no jakby tutaj na czeskiej broni bez problemu sobie z tym radzili właśnie dzięki temu, że wykorzystywali te specjalne, dedykowane montaże, które pozwalały zamontować tą nakładkę troszeczkę dalej. Ona też była dłuższa, nie była aż tak, powiedzmy, szeroka jak ta, więc tam brakowało dosłownie czasami 3-4 mm, tak? No tutaj w tym przypadku, jak będziemy mieli ten zamek, który podnosi się naprawdę bardzo wysoko i cofamy go do tyłu, no to cofamy go po prostu, może zajść taka sytuacja, że gdzieś tutaj zahaczymy palcem. No niestety, może takie coś się wydarzyć i tutaj właśnie podpowiadam użytkownikom tej czeskiej broni, aby mocno zwrócili na to uwagę. No bo
jeżeli kupią tą nakładkę, niekoniecznie będą bardzo mocno zadowoleni właśnie z tego modelu. Być może warto zostać w tym momencie nabywcą poprzedniego modelu nakładki, który również jest bardzo, ale to bardzo dobrym sprzętem, a dzisiaj jest jeszcze w fenomenalnej cenie, więc wykorzystanie właśnie tamtego sprzętu może się okazać dla Was dużo bardziej wygodne, dużo bardziej łatwe w użytkowaniu, no i na pewno tańsze, tak? No, a jeżeli ktoś szuka po prostu nowości i za każdym razem musi mieć coś najnowszego, najlepszego, bo chce iść z duchem czasu, z postępem, no to niestety, ale czekają go jakieś przeróbki, jakiś specjalny montaż, który mamy nadzieję, że importer przygotuje właśnie dedykowany do tej broni. Ale no, zastrzegam, że raczej skończy się to na tym, że ta nasadka będzie znowu odsunięta do tyłu, a więc powrócimy, trzeba będzie w tej broni powrócić do specjalnej nakładki na kolbę. No i niestety jakby ten benefit, który miał wynikać z posiadania z nowej nakładki Parda, a więc to, że ona jest krótsza, bardziej zwarta, niekoniecznie będzie dobry właśnie dla ludzi, którzy, dla osób, kolegów, koleżanek, którzy wykorzystują czeską broń podczas polowania. No cóż, no tak niestety bywa. Ta broń owszem jest dobra, natomiast no, jej budowa no, powoduje, że no, nie wszystko do niej będzie pasowało. Natomiast na pewno będą pasowały nakładki poprzedniej generacji, które serdecznie polecam, bo jak do tej pory cały czas z nimi polowałem, no i zawsze skutecznie. Oczywiście zamiast nakładki dzisiaj tej najnowszej możemy też skusić się na przykład w takim przypadku, kiedy mamy tą właśnie czeską broń, żeby kupić celownik noktowizyjny NV008, który jakby uwolni nas od tych wszystkich problemów, gdyż możemy go spokojnie zamontować na specjalnym, dedykowanym montażu i mieć wtedy no, osobną lunetę, osobną ten celownik. W końcu i tak w nocy głównie polujemy na dziki, a celowniki noktowizyjne wykorzystujemy głównie w nocy, no w dzień raczej nikt za dzikami z tymi celownikami nie biega. No dobra, tyle tych rzeczy takich, które mi się nasunęły po tym, kiedy montowałem właśnie tą nakładkę na broni innej niż moja i kiedy właśnie próbowałem zamontować na broni kolegi, który ma właśnie CZ-kę i lunetę Delta Optical i tam właśnie próbowaliśmy to założyć i no nie grało to niestety tak jak trzeba. Oczywiście była możliwość przeładowania, otwarcia zamka i inne rzeczy, ale nie było to wygodne, komfortowe. No i niestety przeszkadzało. Szybka repeta w żaden sposób nie była możliwa. Na tyle w tej chwili o sprzęcie. Za chwileczkę moja nakładka, może właściwie w tej chwili, zostaje zdjęta. Zobaczcie, ten montaż tutaj dedykowany do tego jest tak niewielki, nieduży, niezbyt mocno nachodzi na okular lunety, że nawet go nie muszę zdejmować i mogę swobodnie polować z nim, bo ta odległość od doka jest na tyle bezpieczna, że przy złożeniu się do strzału, poczekajcie, odłożę tylko tą nasadkę, przy złożeniu się do strzału mam odległość bezpieczną i na pewno nie uszkodzę sobie w żaden sposób łuku brwiowego, nie rozbiję sobie gdzieś tutaj nosa strzelając w ten sposób. Jadę właśnie sobie samochodem i zobaczyłem dziwną sytuację. Rogacz kulejący w oddali z uszkodzoną prawą cewką przednią. No niestety dziwnie się zachowuje.
No jest ode mnie jakieś 350-400 metrów. Ewidentnie prawa przednia cewka jest uszkodzona. No ale w kondycji jest, wygląda całkiem niezłej. Oprócz tego, że ma kontuzję właśnie tej przedniej cewki, no to nic więcej jakby tutaj mu nie dolega. No tak, ale nie takiego szukam. Natomiast na pewno trzeba będzie go pooglądać tutaj jeszcze być może wieczorem, być może jutrzejszego dnia i zastanowić się, czy dokonać odstrzału, czy to zwierzę jednak sobie poradzi i będzie dalej mogło funkcjonować. Widać, że to jest jakaś świeża kontuzja, nie porusza się zbyt szybko. Widać, że to jest jakaś nowa kontuzja, zwierzę nie porusza się zbyt szybko. Na pewno sprawia mu to ból. No zobaczymy. Na pewno przyjadę tutaj jeszcze raz i pooglądam sobie tego rogacza. No i proszę, kolejna sarna, kolejny młody rogaczek, którego właśnie udało mi się wypatrzeć. No tak, zapomniałem wam powiedzieć, że dzisiaj poluję. Dzisiaj poluję znowu moich przyjaciół z Kołowieckiego nad Dziwną. Jak widzicie, tam w oddali kamień pomorski. Więc jestem na bardzo gościnnym terenie. Jeszcze raz bardzo dziękuję kolegom, że mogę od czasu do czasu wyskoczyć sobie tutaj na polowanie. Zapolować w bardzo fajnym terenie. Czyli znowu jestem na wyspie, którą bardzo lubię. Cóż mogę powiedzieć? Chciałbym pomóc im oczywiście, no, chronić pola, strzelając jakiegoś dzika. Natomiast no, dzisiaj rano nie udało się to. Byłem tutaj w tym terenie. Idę jeszcze raz tutaj zobaczyć, gdyż widziałem tu kilka rogaczy i chciałbym się im po prostu poprzyglądać. A nuż widelec, jest tutaj coś bardzo ciekawego. Dziki, które widziałem, były tam pod lasem w dole. Muszę podejść tam sobie bliżej i zobaczyć, bo to jest takie miejsce, ono jest bardzo mocno osłonięte. W środku tego lasku jest fajne bagienko i one lubią się tam trzymać, więc no cóż, może wyszły jeszcze raz. Nie zostawiłem tam zbyt dużo zapachów, więc jest szansa, że może gdzieś tu się pojawią. A gdzieś tutaj przy tych fajnych remizach, właśnie przy tych drzewach, widziałem też różnego rodzaju sarny. Tak było ciemno, ciężko było zobaczyć, co to jest, czy to jest rogacz, czy nie, co to ma na głowie. Natomiast na pewno pośród tych sarn, które gdzieś tam były, część z nich była rogaczami. Zresztą ten jeden, który mnie obrechał i spowodował, że ta ostatnia watacha dzików, którą spotkałem, uciekła, no był na bank rogaczem. Jeszcze muszę wam się pochwalić. W końcu dotarły moje szelki do lornetki, a więc jest mi dużo lżej, dużo lepiej. Wiecie, że jak poluję z lornetką, to lubię mieć właśnie szelki, gdyż to
Nie, nadwyręża karku, jest dużo wygodniej, jeśli chodzi o poruszanie. I Steiner właśnie też do swoich lornetek ma takie dedykowane szelki. Bardzo wygodne, serdecznie Wam polecam. To jest wydatek no, 100 paru złotych i na pewno będzie jakby zwracał Wam się podwójnie. Więc jak nie chcecie nadwyrężać swoich rzeczy, no to o, ja sobie tu gadam. Patrzcie, a tutaj rogacz był bardzo blisko. O, właśnie. Obrechał mnie, leżał sobie. Cwaniaczek. A ja swoim gadaniem spowodowałem, że podniósł się i poszedł. Całkiem fajny. Szedłem pod wiatr, więc jest bardzo niezadowolony, że w takiej odległości mnie spotkał. Do niego podszedłem i teraz manifestuję całej okolicy swoje niezadowolenie. No cóż. Tak bywa. Kiedy polujecie na polach, na otwartej przestrzeni, warto wejść na najwyższą górkę w okolicy, właśnie tak jak ja tutaj to zrobiłem, po to, żeby mieć w oddali widok na wszystko i dobrze sobie wtedy zlustrować teren, bo dzięki temu no, widać lepiej. A jak są zboża, no to pośród tych zbóż niekoniecznie uda się wszystko tak od razu wypatrzyć. Kamera termowizyjna została w samochodzie, no choć powiem, że właśnie przy polowaniu na zbożach, kiedy czasami wystaje tylko, jak to się mówi, czubek gwizdu albo suchy, no to bardzo się przydaje. Zobaczcie, to jest właśnie teren, który zamierzam jeszcze sobie pooglądać. Dziki były gdzieś tam blisko drzew, znajdowały się właśnie w tym zbożu, żerowały sobie i gdzieś tam rano je spotkałem. Natomiast czy są teraz gdzieś tam, może jeszcze jakieś wyszły? Tego nie wiem. Zaraz sobie poprzeglądam. Tutaj w tym miejscu gdzieś widziałem prawdopodobnie te dwie lochy, więc tutaj były pierwsze blisko. Ja nie zdecydowałem się na oddanie strzału. No i chyba o to w tym wszystkim chodzi, żeby w tym okresie nie strzelać za wszelką cenę. No i co? Dziki na pewno tu były. Tropy mówią same za siebie. Ewidentnie tropy dzików. Były, ale się zmyły. Były i sobie gdzieś tam poszły. Tak bywa. Trzeba zmienić miejsce, pojechać jeszcze jakieś inne, popatrzeć za jakimś rogaczem. A może nawet jeszcze o tej porze gdzieś jakieś zbłąkane, zabłąkane dziki i uda się spotkać. Wszystko jest możliwe. Na koniec poranka postanowiłem jeszcze zrobić jedną małą trasę właśnie pośród takich, jak to się mówi, zakrzaczeń, przejść przez wszystkie takie zakamarki, gdzie mogą leżeć dziki w ciągu dnia, bo tu na wyspie jest troszkę takich ciekawych
nieużytków. I właśnie one gdzieś tutaj mogą być. Mogę też tu spotkać jakiegoś ciekawego rogacza. Mam do przejścia jakieś, myślę, że w sumie około 4 km. Więc spacer na jakieś 1,5 godziny. Jak coś się wydarzy, będę Wam pokazywał. No i proszę. Pierwsza sytuacja. Jestem blisko. Dosłownie 50 metrów. I pierwsza sarna. Podnosi się. I odchodzi sobie w bok. Świetny teren, ale niestety trudny do przejścia. Pełno takich różnych dołków, zbuchtowań, jakichś pozostałości po tym, jak tutaj właśnie działały sobie pewnie wcześniej na wiosnę dziki. Trzeba uważać, żeby nogi nie skręcić, kostki. Jak do tej pory tylko ta sarna obrychała mnie, gdzieś uciekła dalej. Natomiast teren świetny. Spróbujemy znaleźć tutaj właśnie zwierzynę, bo ona w takim miejscu lubi się zaszyć nad ranem. Być może gdzieś tutaj w tą stronę właśnie poszły dziki, które widziałem wcześniej i które żerowały sobie przy bagnie. No, chyba że zostały w tym bagnie. Choć ślady tropy, które znalazłem, świadczą o tym, że trochę przeszły, przynajmniej kilka sztuk przeszło przez to bagno, przez asfalt i poszło właśnie gdzieś tutaj. Przedzierałem się znowu przez kolejne chaszcze i znowu otwarta przestrzeń. A na tej otwartej przestrzeni gdzieś tam ukryta sarna. Bardzo ciężko jej tutaj wyłuskać w tym terenie. One sobie tutaj doskonale radzą, doskonale ukryte. Spokojnie sobie żerują. Nikt tutaj im nie przeszkadza. No bo teren nie ma żadnej drogi, żeby tu wejść. Trzeba po prostu przedrzeć się przez trawy, przez krzaki. A ten teren wcale nie jest taki przyjazny. Kiedy przychodzicie, podchodzicie w te drzewka, pod brzuski, tam jest pełno komarów, pełno jakiegoś innego tałataństwa, robali, które lecą na was i lgną na po prostu potęgę. No. Dzika zwierzyna czuje się w takim miejscu wyśmienicie. No a po co tutaj wlazłem? Po to, żeby zobaczyć sobie ten teren, bo jeśli przyjdzie mi kiedyś tu polować nocą, to chciałbym wiedzieć, jak wygląda jego rozkład, gdzie są jakieś dołki, górki, zagłębienia, gdzie w pobliżu jest powiedzmy jakaś woda, czy też jakieś zabudowania albo pozostałości po zabudowaniach. No, tam widzicie, pali się świeczka. To jest szyb gazowy. No i tam po prostu wypala się ten gaz. To jest chyba szyb, nawet nie gazowa, a ropa. Tak, tutaj jest jakieś złoże i świeczka pali się, taka, która wypala ten gaz, który tutaj jest w nadmiarze. Nasza sarenka jest przed nami. Jakieś 120 metrów. Spróbujemy podejść parę kroków bliżej i zobaczyć, co to tam jest. Czy to aby na pewno sarna, koza jakaś, czy to rogacz. Cały czas łeb opuszczony, więc o, teraz w końcu podniosło. No i sobie tam dalej żeruje. Znowu
kózka, która stoi i przypatruje się mi. Jest teraz od nas jakieś 70 metrów. No i najlepsze jest to, że też wiatr wieje od nas w jej stronę. Natomiast nie chcę się ruszyć. Bo po co? Obserwuje nas. Obserwuje mnie. No i kolejne bardzo ważne miejsce na trasie mojego przemarszu. Śliweczka. A jak śliweczka, no to pewnie przyjdą tu dziki. Lubią słodkie śliwki. Kwaśne też. Jak widać, bywały tutaj na wiosnę. Zbuchtowane jest pod tym drzewkiem. A jak widać, to śliwka jest oblepiona owocami. No i pewnie jak zaczną spadać, dojrzewać, myślę, że to bardziej sierpień, koniec lipca, początek sierpnia, no to będzie tutaj się działo, będą przychodzić na coś słodkiego i trzeba będzie tutaj pozaglądać. Teren trudno dostępny, wszędzie będą wysokie trawy, bo nikt tutaj ich nie kosi, więc one będą sobie tutaj mogły urzędować, ale z drugiej strony łatwo też będzie podejść w takich trawach. Przy samym drzewie ta trawa jest w miarę niska, więc będzie można rozpoznać, co to za sztuki tutaj są. Więc jak najbardziej takie rozpoznanie terenu bardzo mi się podoba. Trzeba zapamiętać, pośród takiego właśnie otwartego terenu fajna śliweczka, oblepiona owocami. Zresztą takich drzewek owocowych tutaj w okolicy jest trochę różnych, więc myślę, że ta dzika zwierzyna będzie tutaj zaglądać. Rogacze pewnie też, natomiast dziki, śliwki, jabłka to takie właśnie ulubione jedzonko tej czarnej zwierzyny. No dobra, zmierzam w stronę samochodu, obszedłem już prawie cały teren, tylko kilka saren, gdzieś przemykający rogacz. Dojdę do samochodu, to jeszcze dwa słowa. Pewnie na zakończenie, chyba że coś się wydarzy, jak to się mówi, no to wtedy będziemy reagować. No i niestety taka nieprzyjemna sytuacja. Znalazłem właśnie rogacza, który został zabity przez jakieś zwierzę raczej niemyśliwego. Nie ma jakby miejsca postrzału albo czegoś takiego. Ma ta padlina już dobrych kilka dni. Tutaj wszystko tak wygniecione mocno. Wygląda na to, jakby tu jakieś drapieżniki. Być może psy przychodziły tutaj, bo nie wierzę, albo raczej nie widziałem nigdy na tej wyspie wilka. Myślę, że to raczej robota właśnie zdziczałych psów. Choć no, nie wykluczam żadnej okoliczności. No szkoda, że takie coś znalazłem na dzisiejszym polowaniu, ale no jest to, powiedzmy, element przyrody, tak? To tak działa dzika przyroda. Szynki już wygryzione, zjedzone, cewki tutaj gdzieś leżą na boku. No, wygląda na to, że ktoś się postarał, chyba że no był tutaj jakiś człowiek i wyciął sobie te szynki, odciął sobie, wytrybował to mięso, chociaż to tak nie wygląda. Wygląda to bardziej na wyjedzone, dokładnie wyjedzone przez dziką zwierzynę albo gospodarską. Co niestety byłoby smutne. No i wróciłem do samochodu. Kawał drogi przeszedłem. No i co? Nie ma. Dzisiaj nie ma zwierzyny upolowanej, ale zwierzyna była widziana i to bardzo dobrze. Wiem, gdzie wrócić, wiem, co trzeba zrobić, żeby następnym razem zakończyć polowanie sukcesem. Chociaż ono dzisiaj i tak było sukcesem, bo na gościnnych występach dużo dzików, nie do końca rozpoznane, nie miałem tej śmiałości, żeby pociągnąć za spust. No ale tak to już bywa. No i koniec dzisiejszego odcinka. Koniec dzisiejszego polowania. Czas wracać do domu. Dziki
wymacane, więc myślę, że następnym razem bez problemu sobie je odnajdę. Wybiorę coś, przyjadę troszkę wcześniej, akurat w to miejsce, no bo myślałem, że będą gdzie indziej, ale były jeszcze gdzie indziej niż myślałem. Pamiętajcie o nakładce noktowizyjnej NV007S, bo warto ją mieć. Natomiast jeżeli posiadacie broń, tak jak już Wam opowiadałem, czeskiej produkcji, albo Wasz zamek otwiera się no, szerzej niż te 90-100 stopni i może gdzieś tam haczyć, zostańcie przy starej. Jest naprawdę świetna, a cena jej jest po prostu rewelacyjna. Tak samo jak rewelacyjny jest teren, na którym dzisiaj miałem możliwość polować. Bardzo dziękuję jeszcze raz kolegom z Kołowieckiego nad Dziwną. Jesteście niesamowici. Bardzo dziękuję. Polowanie na Waszym terenie to czysta przyjemność. No cóż, a z Wami widzę się za tydzień w kolejnym odcinku programu łowieckiego Dasz Bur. A jak będzie? Wystrzałowo. A dlaczego? To już zobaczycie niedługo.